Ciężka praca zespołowa, każdy kto był na boisku, a także na ławce, mówię, my jesteśmy jednym teamem. Moim zdaniem doświadczenie. Doświadczeniem dzisiaj wygraliśmy i zaangażowaniem walczyliśmy o każdą piłkę. Cieszę się z wyniku. To są początkowe mecze w sezonie, my mamy całkiem inny cel na ten sezon. Będziemy się koncentrować na marcu, kwietniu, a teraz musimy się dogrywać, zgrywać. Robić bardzo dobre rzeczy, które potem będą procentować. W tak wyrównanym meczu decydują detale, naprawdę detale, i w realizacji tych detali drużyna przeciwna była lepsza. Popełniliśmy zbyt dużo błędów w realizacji naszych założeń, które mieliśmy na mecz, a w meczu na styku no niestety to kosztuje porażkę. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny gości, dla Mickiewicza Katowice. To był bardzo wymagający mecz, zarówno dla nich, jak i dla nas. Myślę, że nie można powiedzieć, że jakaś drużyna zagrała super, jakaś słabo, po prostu trzeba skupić się na detalach. Drużyna Mickiewicza ma dużo większe doświadczenie od nas, my bazujemy głównie na młodych zawodnikach, więc tak, oczywiście żałujemy, że przegraliśmy, natomiast wyciągniemy wnioski i poprzemy to ciężką pracą. Przed nami drugi mecz rewanżowy w lidze, w drugiej rundzie, a przed nami jeszcze cała prawie kolejka, pierwsza kolejka, więc nie spuszczamy głów. Bierzemy się do roboty i działamy. Na pewno cieszy zwycięstwo w derbach Katowic. Cieszymy się, że udało się wygrać z naszym oponentem z Katowic. No i myślę, że mecz podobał się publiczności. Na pewno. Cały mecz był wyrównany od początku do końca, ale przeważyliśmy dzisiaj i cieszy to zwycięstwo. Derby w każdym sporcie, czy to zespołowym, czy indywidualnym, jak się walczy na swoim podwórku, zawsze jest nerwowo, każdy chce udowodnić cokolwiek, aczkolwiek my podeszliśmy spokojnie do tego meczu. Gdybyśmy jeszcze troszeczkę wykorzystali może więcej swojej przewagi, zimnej krwi, może by była spokojniejsza końcówka, ale dziękuję chłopakom, naprawdę wygraliśmy bardzo ciężki mecz, ciężki teren. Mamy to już za sobą, patrzymy do przodu, jedziemy na następną kolejkę w sobotę do Przemyśla. Mam nadzieję, że po kolejne zwycięstwo i budujemy się aż do końca sezonu.